A dzisiaj był szybki przystanek w Lidlu z rana i dojechaliśmy teraz do Sirmione i zobaczymy, co tu można pozwiedzać. Może jakieś śniadanie szybkie, coś się zje. Ogólnie to jesteśmy na takim cyplu, więc... Jesteśmy nad jeziorem Garda, to jest ważne. Po tej stronie jest jezioro. I po tamtej stronie za drzewami też jest jezioro. Jesteśmy taki... To jest taki hell, czaicie? No, więc zobaczymy, co to jest fajnego. I tyle. Powiem wam, że pogoda nas tu nie rozpieszcza. Jak sprawdzaliśmy sobie w niedzielę, a w poniedziałek mieliśmy wylot, jakie będą tu temperatury, to mi pokazywały Google 24 stopnie, więc ja sobie, słuchajcie, wzięłam krótkie spodenki i takie rzeczy. Dobrze, że wzięłam też bluzę i kurtkę. Stwierdziłam, że na lotnisko pojadę na cebulę. I kurde, przyda mi się to, bo powiem wam, że jak tak się chodzi tutaj, jest 17 stopni, a od wody jeszcze wieje, jest mi zimno. W Mediolanie, słuchajcie, jest chyba największa Zara w Europie, albo na świecie. Czuję, że ją odwiedzę. Raz, żeby kupić sobie długie skiety, a dwa, może jakiś sweter, bo no, zimniawka. Od razu też wam powiem, że tutaj jak się wjeżdża, to już widać, że jest to bardziej turystyczne miejsce. Są hotele, knajpki. Andrzej powiedział, że to w sumie taki trochę mniejszy Sopot. I myślę, że można się z tym zgodzić. Ma to już taki klimat takiego trochę nadmorskiego kurortu, chociaż jesteśmy nad jeziorem. Ale tak, no. Już zupełnie, zupełnie inaczej wygląda to tutaj wszystko niż w Iseo. Iseo jest jeszcze bardzo takie lokalne, mało turystyczne. A tutaj już widać, że oni się przystosowali do tych turystów. Są bardzo duże parkingi, oczywiście płatne. Ale no, jest tu dużo ludzi. A jest dopiero godzina 11. Także myślę, że dzisiaj będziemy zwiedzać w tłumie. Uwaga, doszliśmy do Castello di Scaligare. Nie wiemy jeszcze, co tam jest. Chyba można zwiedzać. Idziemy się przekonać. Idziemy się przekonać, Andrzej powiedział, ale się odwrócił, więc nie wiem, czy słyszeliście. No jest ładnie. Jest tutaj dużo takich wyposażonych hoteli chyba. Wygląda tak mega urokliwie. Tak właśnie kurortowo. I drogo. Drogo, ale są moje ulubione drzewka, więc jestem zadowolony. I tu mamy, sadzonki. Z tego co pamiętam, tu mamy dwa punkty, czyli właśnie ten zamek, czekajcie. I Grotte di Catullo, czyli krótki spacer na półwysep, aby zwiedzić ruiny starożytnej rzymskiej willi. I z tego co kojarzę, bo to mi tu sztuczna inteligencja podpowiadała, jest tam bardzo ładnie i jest to często plan zdjęciowy do filmów. Więc się przekonamy. Usiedliśmy sobie na śniadanie z widokiem na tę imponującą budowlę. Mateusz ma pancake'i, zobaczcie, jakie one były malutkie na takim małym talerzyku. My jeszcze czekamy na swoje śniadania, wszyscy dostaliśmy soczki, ja mam też herbatę, Mati miał cappuccino i tak sobie chillujemy póki co. Można się zaskoczyć, słuchajcie. Zamówiłam omlet z szynką i serem i myślałam, że ta szynka i ser będą w środku. Ale nic bardziej mylnego, są obok. A Andrzej ma jajka z bekonem. I Andrzej, co się dzieje? Bekon jest tak słony, że aż wykręca ryja. Okej. No dobra, czyli generalnie to się okazuje, że taka trochę średnia ta knajpa. Zjedliśmy śniadanie i było ono no średnie, moi drodzy. Średnie, średnie, za to nie jest zbyt tanie. Pancake'i Mateusza kosztowały dyszkę. Ogólnie za naszą trójkę zapłaciliśmy 36 euro. I teraz kupiliśmy sobie po dyszku od Łebka taki bilecik na taką jakby taksóweczkę, która was wozi przez 25 minut po jeziorze Garda. Startujemy o godzinie 12:30, więc mamy jeszcze jakieś pół godzinki, będziemy tu teraz chodzić. Powiem... A, czekajcie, jeszcze na ten zamek można wejść. Ale ogólnie to jest takie przejście, że się wchodzi jedną stroną, idzie do góry, patrzy się i się schodzi. Ale była duża kolejka, strona internetowa nie działała, więc nie sprawdzaliśmy, stwierdziliśmy, że sobie po prostu darujemy to na razie. Ogólnie my jesteśmy z tych ludzi, którzy lubią po prostu podziwiać rzeczy z zewnątrz, oglądać widoki, a niekoniecznie, wiecie, zachwycać się tym, czy w środku są jakieś obrazy, czy ich nie ma. Więc poeksplorujemy sobie teraz, ale powiem wam, że generalnie jest tu tłoczno i czuję się tu dużo gorzej niż nad Iseo, dlatego że no właśnie jest dużo turystów, więc tak o, dookoła jest tutaj pełno pięknych deserów i lodów, więc może jeszcze gdzieś się zatrzymamy. A
na razie idziemy w głąb tego cypelka i zobaczymy, co znajdziemy po drodze. Ale ładny serniczek. Tu lodziarnia. Słuchajcie, tutaj lodziarnie są praktycznie w każdym lokalu. W sensie każdy lokal, który serwuje jedzenie, ma też lodziarnię. Tak to wygląda. Powiedziałabym, że lodziarnie to 70% tego cypla. Przynajmniej z brzegu, bo dopiero zaczynamy naszą podróż w głąb. Generalnie jak się tutaj chodzi i przegląda te sklepiki i witrynki, to te rzeczy nie wyglądają na tanie, moi drodzy. Nie wygląda to tanio, ale no, to już jest kurort i to się rządzi swoimi prawami. Więc takie żyćko. Tutaj są kolejne magnesy. Wszystkie po 3 euro, słuchajcie. W tym, w Egipcie dwa magnesy za 1 dolar. Wszędzie ogólnie się targujemy. W Rzymie też kupicie za dolarka, boże nie za dolarka, za euraska magnes. A tutaj coś kurde drogo. 3 eurasy? No ale tutaj to handlują Włosi, a w Rzymie to tam targują się, wiesz. To prawda. Afroamerykanie albo tam Hindusi też sprzedają, nie? Mm, to fakt, no. O Boże, ale fajne te cytrynki. Znaczy, no. Nie obstawiam, że te też są z Chin, bo skąd mają być, nie? Ale wyglądają ładnie. Jak ci się podoba, Andrzejku? Ładnie, ale szczerze mówiąc, dla mnie za dużo ludzi. Bardziej mi się podobało, jak jeździliśmy wczoraj nad tym Iseo i było pusto i się zastanawiam, gdzie są wszyscy. W sensie, no ogólnie, no tu jest restauracja na restauracji, lodziarnia na lodziarni, ale jest strasznie dużo ludzi. Ale ogólnie spoko, nie? W sensie pojedziemy sobie na tę wycieczkę stateczkiem czy łódeczką. Sądzę, że będzie spoko. Załadowaliśmy się na stateczek. Wybiła 12.30. No dobra, no to wypływamy, moi drodzy. Tak wyglądają te łódeczki od boku. My sobie tu siedzimy w brzegu. No jest to malowniczy obrazek. Pan nam opowiada różne ciekawostki w trakcie tego rejsu. Jeśli dobrze zrozumiałam, to w najgłębszym punkcie to jezioro ma 350 metrów głębokości, a jego wymiary to długość chyba 52 km i nie jestem pewna szerokości, ale chyba 70. Sprawdziliśmy to i faktycznie ma 52 km długości, ale 17 km szerokości i łącznie powierzchnia tego jeziora to jest 370 km kwadratowych, także no kawał wody tu jest, słuchajcie. Między tymi drzewami kryje się najstarszy kościół w Sirmione. Tylko nie zrozumiałam, czy to jest ta wieżyczka tam, ale pewnie tak. I ma on 1000 lat, słuchajcie, także pokaźnie. Nie wiem, czy to widzicie, ale to są, bo te bąbelki to siarkowe wody termalne. Naturalnie są tutaj pozyskiwane, ale fajnie. Płyniemy w stronę zamku, na który nie chcieliśmy czekać w kolejce. Z perspektywy wody prezentuje się równie zacnie. Co z tym? Byliśmy na lodach, o tu. I wszyscy kupiliśmy, może odejdźmy na boczek. Wszyscy sobie wybraliśmy różne smaki. Ja mam znowu pistację. Mateusz ma ogromne limoncello. Nie limoncello, mojito. Mama ma limoncello i słony karmel. Widzicie, jakie to są porcje? I Andrzej ma czekoladę, ale w wersji bez laktozy, czyli jakby na wodzie. Za wszystkie te nasze lody zapłaciliśmy 30 euro, ale są przepyszne, więc nie żałujemy. Po drodze do ruin Kutulusa dotarliśmy na plażę, którą widzieliśmy z łódki. Są tu takie kamienie, można sobie postać, zrobić ładne zdjęcie. O, Katarzyna też przyszła. Ciepło się robi. Wyszliśmy na tą część archeologiczną. Andrzeju, ile kosztowały bilety? 18 euro za nas, ale mam wrażenie, że pani w kasie się pomyliła, bo poprosiliśmy o 4 bilety, a dostałem do ręki 3.
ale od razu nam jakby przeskanowała, oderwała i weszliśmy, nikt tego dalej nie sprawdza, więc nie wiem. Paragonu nie dostałem, więc trudno mi powiedzieć, czy dobrze zapłaciłem, czy źle zapłaciłem, nie? No ale mówiłem chyba dwa razy, mówiłem mi, że potrzebujemy tak, no. czterech. Ona się trzech pytała, dorosłych i jeden ulgowy. Tak, jak macie między 18 a 25 lat, nie musicie mieć legitymacji. Wchodzicie za 2 euraski, więc panioska. I tak wchodzicie za 2 euraski. Wow, ale to wygląda. Wow, no. Taka mała update. Ogólnie rzecz biorąc, to mamy tutaj ruiny, które mają około 2,5 tysiąca lat. No i tak to sobie tutaj stoi. Widoczki są całkiem ładne. Chyba bym powiedział, że nawet się za te parę eurasów opłaca wejść i sobie popatrzeć, bo nawet górą można sobie przejść, zrobić sobie ładne zdjęcia z widokiem nad gardę. Tutaj też jest ładnie. Czyli co? Kasia, polecajka? Tak, było warto, zdecydowanie. Idziemy już wzdłuż drugiego brzegu i parkingu, a to oznacza, że kierujemy się do samochodu. Teraz byliśmy na Cypelku. Przypomnę, że była to miejscowość Sirmione. Bardzo urokliwa. Polecamy podjechać, jeżeli będziecie gdzieś w okolicy, a teraz będziemy jechać gdzieś tam, na drugą stronę. Zobaczyć ten klasztor. One hour later. Jechaliśmy godzinkę od poprzedniej miejscowości, czyli od Sirmione. I jesteśmy dosyć wysoko. Tam jest garda, to jest Cypelek, na którym żeśmy byli. No, imponujące jest to na maksa. Może wam to przybliżę. Czy to coś da? O, da. No, zobaczcie, jak rozległe jest to jezioro, a ja nie przybliżyłam na maksa, a teraz jest maksimum. No, kawał drogi, stamtąd jesteśmy, ale teraz będziemy zmierzać w stronę klasztoru, który sobie tak jakby wisi nad takim urwiskiem, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewna, więc sprawdzę to jeszcze, albo po prostu wrócę do was, jak już będziemy na miejscu. Ja mam problemy z wydolnością, moi drodzy. I już raz poszliśmy w złą stronę, więc boję się im ponownie zaufać. Ale przed chwilą był tam znak, że sanktuarium jest w tą stronę, więc idziemy. A mój brat się ze mnie nabija, że będę 10 obozów tlenowych po drodze zakładać i będę wchodziła na górę na czworaka. A najgorsze jest to, że pewnie ma rację. Idziemy drogą, której nie ma na mapie, jak myślicie. Dobrze robimy, czy tak niespecjalnie mądrze? Podobno schodzę do skróty. Jak się rozkaże, że to skrót tylko i wyłącznie do zakwasów, to zabiję mojego męża. Ja jeszcze nie doszłam na miejsce, już mi nogi drżą. Zobaczcie, ile to jest schodów. I jest bardzo, bardzo dużo do góry. No widok jest pierwsza klasa, nie powiem, że nie. Ale gdybym miała wybierać, to może jednak poczekałabym na ten autobus. Bo można tutaj dojechać autobusem, moi drodzy. Za jedyne chyba 2,50 od osoby. Czy coś takiego. Moje tętno przed chwilą to było 177, ale mam misję, liczę dla was schody.
O Boże. Nie jest lekko. Według obliczeń Kasi mieliśmy 372 schody. Nie jest tak źle. Jest godzina 11, no prawie 12 tak naprawdę. A my dojechaliśmy do Wenecji. Zaparkowaliśmy samochód, kupiliśmy bilety na nasz taki jakby, nie wiem, tramwaj wodny czy coś takiego, który zawiezie nas na plac Świętego Marka.